Witam Was bardzo cieplutko w ten wieczór wtorkowy. Mam nadzieję, że zrobiliście sobie już herbatkę, bo ja zrobiłam wodę z cytryną. Na pewno mieliście ciężki dzień. Ja dopiero co skończyłam radę pedagogiczną, a teraz spotykam się z Wami i będzie o zebraniach. Mam nadzieję, że chociaż trochę polubimy wszyscy zebrania i zebrania będą dobrym spotkaniem. Chciałam się Wam pochwalić. Dostałam dzisiaj ukulele. Obiecałam, że na niej zagram, ale nie umiem grać na ukulele, ale muzyka łagodzi obyczaje. Mam nadzieję, że się nauczę na niej grać. No i wtedy może jakieś zebranie z rodzicami rozpocznę grą na ukulele. Kochani, jak prowadzić zebrania z rodzicami, żeby były niechcianą, czy żeby były niechcianą koniecznością? Powinnam zacząć od jakiegoś dowcipu z życia szkoły. To dzisiaj takie spotkanie głównie dla nauczycieli wczesnoszkolnych, przedszkolnych, wczesnoszkolnych, więc myślę sobie, że warto być nauczycielem. A dlaczego? Na przykład, posłuchajcie, nie tak dawno w mojej szkole rodzic, jeszcze kiedy mógł wejść do szkoły przed pandemią, wszedł po swoje dziecko, a dziewczynka Zosia mówi: mamo, natychmiast idź na drugie piętro, proszę cię. Mama mówi: no ale co tam się dzieje na tym drugim piętrze? No proszę cię, idź na drugie piętro. No to mama pobiegła na drugie piętro. Ja nie ukrywam, że za mamą biegnę również, co się dzieje na drugim piętrze. A tam stoi pani Monika, a dziewczynka Zosia patrzy na swoją panią, mówi: widzisz, mamo, takie spodnie jak ma pani Monisia, ty też sobie powinnaś kupić. No i kochani, czy jest jakiś zawód, w których tak nas kochają jak nas nauczycieli, że nawet każą kupić rodzicom spodnie takie, jakie ma nauczycielka, czy taką szminkę. A dziś, tak jak powiedziałam, o zebraniach. Ja moje pierwsze zebranie poprowadziłam 36 lat temu. Miałam wtedy, oj matko, 21 lat i w ogóle, ale to w ogóle nie wiedziałam, jak się prowadzi zebrania. W ogóle nikt mi tego nie powiedział. Nie nauczyli mnie na uczelni, nikt mi tego nie pokazał, a sama też nigdy nie byłam na żadnym zebraniu. Czy Wy mieliście podobnie? Jakie skojarzenia przychodzą Wam do głowy z Waszym pierwszym zebraniem? Jakbyście tak sobie w tej herbatce, którą mam nadzieję, że już macie w kubeczku, bo ja, tak jak powiedziałam, woda z cytryną, czy jak sobie zamkniecie oczy, to jakie skojarzenia? Co Wam się przypomina? Bo mnie ból brzucha, gula w gardle, trzęsące się ręce i wypisany na tej kartce jakiś plan zebrania, ale to była jakaś makabra dla mnie. Ja naprawdę nie wiedziałam, jak mam to wszystko poprowadzić. Troszkę mi pomogła w tym moja ciocia, 75-letnia emerytka, do której pobiegłam jeszcze przed zebraniem, błagając ją, żeby mi cokolwiek na ten temat powiedziała. Miałam 35 dzieci w klasie, więc miałam troszkę tych rodziców. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Ale poza tym nie wiedziałam nic. I wtedy ciocia powiedziała: posłuchaj, po prostu zatrosz się o atmosferę. Opowiedz im tak po prostu, że to jest twoje pierwsze zebranie i może oni ciebie jakoś zrozumieją. No nie było to łatwe, ale postarałam się o trochę takiego luzu, ale z każdym rokiem uczyłam się prowadzenia zebrań, bo to naprawdę, sami doskonale wiecie, nie jest łatwe. I witam Was właśnie wszystkich, bo widzę, że dochodzicie do naszego zebrania wspólnego i myślę, że zgodzicie się ze mną, że spotkanie z rodzicami no, bywa dla nas bardzo, bardzo trudne, więc nasze wspomnienia, nasze spostrzeżenia no, nie muszą być łatwe, nie muszą być miłe, ale my się spotykamy też po to, żeby się troszeczkę tak, masz tę moc, jak to śpiewa moja wnuczka w takiej bajce, masz tę moc, więc my też się spotykamy, żeby się troszkę powspierać i żebyśmy wiedzieli, że bez względu na to, co ja dzisiaj opowiem, co wy będziecie sobie na ten temat myśleli, jak będziecie pisać sobie nawzajem w komentarzach, to my też mamy prawo do błędów, nie tylko nasze dzieci. My nie musimy być idealni, my się całe życie uczymy, więc jakby wymagajmy od siebie, ale też bądźmy dla siebie odrobinę łaskawi. A więc nasze wspomnienia z pierwszych zebrań no, nie muszą być jakieś dobre, przede wszystkim na pewno dla większości z Was, tak jak dla mnie, kojarzą się one ze stresem. A te zebrania również dla wielu nauczycieli kojarzą się z taką walką na ringu i dla rodziców. Tutaj zobaczcie to zdjęcie, taka walka, prawda? Co ja powiem, co oni odpowiedzą, co oni mi dołożą, jak ja mam się bronić. Jest bardzo dużo sfrustrowanych rodziców, szczególnie w dzisiejszych czasach. Mamy prawo się stresować, mamy prawo się denerwować, ale postarajmy się. Od nas bardzo dużo zależy. Postarajmy się ten ring zamienić na jakieś miłe, super spotkanie, w którym chcielibyśmy coś tym rodzicom przekazać. Przede wszystkim no z mózgiem to jest tak, że jak się mózg na coś nastawi, wiecie o tym bardzo dobrze, bo uczycie dzieci. Jeżeli my mamy złe nastawienie, to i no, gorzej nam się takie zebrania prowadzi. Od razu wiemy, że to nie będzie dobrze, stresujemy się, ale miejmy takie od dzisiaj takie troszkę lepsze nastawienie do zebrań i zamieniajmy powoli te zebrania z takiego ringu, tak jak powiedziałam wcześniej, w taką przyjemną salę. Przede wszystkim, doskonale wiecie, musimy zbudować relacje, co jest no, chyba bardzo trudne, ale też jest oczywiście, że możliwe. Co tworzy takie relacje? No oczywiście my sami jesteśmy tym bardzo ważni. Jak my będziemy się zachować, z jakim nastawieniem na to zebranie przychodzimy. Ja wiem, ja naprawdę jestem też nauczycielem, praktykiem i wiem, i siedzę w swoim pokoju nauczycielskim, mam mnóstwo koleżanek nauczycielek, jak się zbliża takie zebranie, to po prostu wszyscy mówią: Boże, znowu zebranie, znowu będzie zebranie, znowu to jest jakaś katastrofa, rodzice się będą czepiać, nie wiem co powiedzieć, pustka w głowie i tak dalej, i tak dalej. Weszłam sobie przed naszym spotkaniem na różne komentarze rodziców dotyczących zebrań. No i tych komentarzy jest niestety dosyć dużo i często te komentarze nie są przyjemne, ale też i my mamy swoje komentarze dotyczące zebrań, czyli z tej drugiej strony, jak rodzice się zachowywali, jak reagowali i czy w ogóle na te zebrania przyszli. Spróbujmy tak jakby dzisiaj od początku, jakby to było nasze pierwsze zebranie, a mamy już troszeczkę doświadczenia i spróbujmy zastanowić się, co zrobić, żeby te zebrania z naszymi rodzicami były no, dobrym spotkaniem, po prostu dobrym spotkaniem. Więc na początku, odłożę te ukulele moje cudowne, które dostałam w prezencie, na początku zastanówmy się, jaka ja jestem, jaki ty jesteś, z jakim nastawieniem przychodzisz, czy dzieci ciebie lubią, bo w dzieciach mamy ogromnych popleczników, mamy w dzieciach taką siłę i moc, bo jeżeli dzieci nas lubią, to już jest, no bym powiedziała, 80% zwycięstwa, jeżeli chodzi o naszą pozycję w klasie. Pozdrawiam swojego Krzysia, opowiem wam o takiej historii. Mój uczeń Krzysio, który już jest teraz dorosłym facetem, w pierwszej klasie przyszedł któregoś dnia do szkoły, ja byłam chora. On wiedział, że jestem chora, więc przyszedł rano do sekretariatu ze swoją mamą i wchodzi i mówi do pani sekretarki: Dzień dobry, proszę pani, a co jest ciocia Asia? Czy dzisiaj jest ciocia Asia zdrowa? Więc pani sekretarka powiedziała: nie, pani Anny jeszcze dzisiaj nie ma, jest chora. Więc Krzyku złapał mamę, mówi: to nie ma co tutaj być, wracamy do domu. No i to jest taka reklama, nasza reklama, reklama nauczycieli. Co mogła sobie ta mama pomyśleć? Wow, ten Krzyku to tak lubi tą panią Asię, że naprawdę to jest super, ja tak bardzo się cieszę, że on chodzi do niej, do klasy. I tak jest z wami, prawda? Czyli jeżeli dzieci was lubią, jeżeli was szanują, to już jest bardzo duży sukces. Z jakim nastawieniem przychodzimy do pracy? Czy ten zawód, który wybraliśmy, to jest jakaś kara czy przypadek? To naprawdę ma ogromne znaczenie w prowadzeniu zebrania, bo jeżeli gdzieś nie cierpimy tego, co robimy, to nie bójmy się powiedzieć, no to jak poprowadzę zebranie? Jak spojrzę na tych rodziców w miarę z takim... no z sercem, z miłością, że muszę się z nimi dogadać, że muszę zbudować relacje, bo będę z nimi na przykład przez najbliższe 3 lata. Ale muszę też lubić to, co robię. Bo jeżeli tego nie lubię, jeżeli nie mam tej pozycji wychowawcy w grupie, to będzie mi bardzo trudno. A pozycja wychowawcy, no też nie bójmy się o tym mówić, to nie jest odtąd dotąd. Tak się nie da. Ja... ponad 30 lat pracuję w tym zawodzie i wiem, że zbudować sobie pozycję wychowawcy, zbudować relacje w grupie, To jest ten czas, który jest także po zajęciach z dziećmi. To są nasze spotkania popołudniowe, wieczorne, to są nasze wyjścia, to są nasze jakieś wyjazdy, wspólne wypady. To już niestety, no to już taki zawód jest, doskonale o tym wiecie. To jest misja, to jest powołanie i no, może ktoś mówić, że tutaj sobie gadam głupoty, ale tak naprawdę jest. Jeżeli chcę być dobrym wychowawcą, ja po prostu muszę te dzieci kochać. Ja muszę, i ja na przykład, i każdy z was, kto lubi ten zawód, wie, że wasz mąż, bo głównie to są kobiety w tym naszym cudownym zawodzie, wasze dzieci, oni wszyscy znają wasze dzieci w klasie. Bo my ciągle o nich opowiadamy. My nie jesteśmy w stanie oderwać się od pracy w szkole, iść do domu, zamknąć wszystko, tak jak dobry urzędnik, i rozpocząć już życie w domu i zapomnieć na przykład o tym Krzysiu, o Jasiu, który ma problemy, i o Stasiu, który teraz płacze, bo nie wiem, bo rodzice się rozwodzą i jest mu bardzo trudno. Więc gdzieś to jest ważne. Czy ty w ogóle z tyłu głowy masz coś takiego, że jednak jesteś zadowolona z tego, co robisz, ze swojego wyboru, z tego, że daje ci to satysfakcję. No bo jeżeli tak, no to już zapraszam na zebranie. To już możesz to zebranie przygotować. To już jest naprawdę bardzo duży procent do tego, żeby to zebranie było dobrym spotkaniem. A przecież ja tego się dopiero nauczyłam po kilku latach pracy w tym zawodzie. Po kilku latach, czyli po kilkunastu zebraniach jako młody nauczyciel, no wtedy dopiero doszłam do wniosku, że to ja jestem gospodyni, czyli ja jestem gospodynią, ja jestem gospodarzem, ja zapraszam na zebranie. I często obserwuję taką sytuację wśród nauczycieli. Ja na początku tak samo robiłam, że klasa, sala, godzina 17, czy tam któraś, rodzice są zaproszeni, wchodzą do sali dzieci, siadają. Ja już w pokoju nauczycielskim dygoczę jak ten listek, Boże, za 5:05, za 4:05, za 3:05, 5:00. Wchodzę, prawda? I wchodzę, mogłabym powiedzieć, do paszczy lwa, bo oni już się tam pozbierali, oni już sobie usiedli. Tak, jeżeli się nie znają, to wszyscy siedzą cichutko, nikt się nie odzywa, patrzą na siebie spod oka. Jeżeli się znają, no to próbują już o czymś rozmawiać, trochę się nakręcą, bo Jasiek przyszedł ze szkoły i coś tam na WF-ie się zadziało i tak dalej, i tak dalej. I ty teraz wchodzisz właśnie do takiej atmosfery. A zobacz, jak mogło być inaczej. Ty siedzisz, wchodzą rodzice, przecież nie wchodzą jednocześnie. Wchodzi pan Kowalski, oj dzień dobry, witam pana serdecznie. Oj, widzę, że jakaś nowa fryzura u pana i taki uśmiech na twarzy. Pani Zosia, miło mi panią widzieć. Pani Zosiu, witam serdecznie, proszę sobie usiąść. Dawno się nie widzieliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Budujesz atmosferę, czyli może już się oni też już zaczynają się trochę wyluzowywać, myślą sobie, wow, jest miło, pani się uśmiecha, no bo ten uśmiech jest bardzo potrzebny. Pani się uśmiecha, znaczy się coś będzie, no może być sympatycznie, więc my do siebie też się uśmiechamy, bo doskonale wiemy, że uśmiech ma ogromną moc i jest zaraźliwy, tak jak optymizm, czyli nie jestem naburmuszona, jestem uśmiechnięta. I witam ich wszystkich po kolei. I próbuję, choć może mam taką osobowość, że nie jestem taką mówczynią, nie jestem taka otwarta, tak super, tak to łatwo nie wychodzi. Ale przełamuję się, żeby budować tą atmosferę, bo najważniejszy jest ten początek, żeby puściły nerwy i twoje, i rodziców, bo oni też są sfrustrowani, bo może mieli dzisiaj ciężki dzień, a może z tyłu głowy myślą sobie, Boże, co to będzie, teraz ta pani będzie mówiła o samych złych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. Więc te pierwsze minuty, bądź przynajmniej za 10 minut przed spotkaniem, i witaj ich wszystkich, bo jesteś gospodynią tego spotkania. I jaka jest też rola rodziców w tym spotkaniu? Jaka jest rola rodziców w szkole? O tym za chwilę powiem, ale jeszcze chciałam powiedzieć o drobiazgach, bo to życie składa się z drobiazgów. I ty teraz koniecznie musisz wiedzieć, tutaj chciałam wam to pokazać, o co chodzi z tymi drobiazgami. Czyli tak, najpierw atmosfera. Liczą się pierwsze minuty, liczą się pierwsze wrażenia. Budujesz to. potem zadbasz o tą atmosferę, czyli jak ty usadzisz tych rodziców. Ja wam powiem tak, myślę, że większość z was też już uczestniczyła w zebraniach swoich własnych dzieci w różnych szkołach. Ja mam 4, więc uwierzcie mi, trochę tych dzieci miałam. Częściowo byli w mojej szkole Didasko, więc tu już były mi znane nasze reguły, jak prowadzimy zebrania, ale jak już poszli do liceum, do gimnazjum, ja zawsze wchodziłam, nie było nauczyciela, była cisza i było tak, że siadałam przy którymś stoliku, a stolik był za stolikiem, stolik za stolikiem, stolik za stolikiem i czułam się jak taka uczennica w klasie. I jak możemy w ogóle, jak rodzice w ten sposób siedzą, jak możemy w ogóle rozmawiać, znaczy jak budować relacje? Więc taki drobiazg. No, musimy zrobić jakieś, stoliki postawić w jakimś półkolu, w podkowie, tak żebyśmy się wszyscy widzieli. Bo kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. Musimy pamiętać o mowie ciała, o tym, że my się w ten sposób komunikujemy z rodzicami. Więc ustaw te ławki odpowiednio, bądź w tej klasie, no i niech może na tych ławkach będzie jakieś ciacho, jakaś herbata i zaraz będziecie pisać w komentarzu. Za tyle pieniędzy, które zarabiam, za to, co mnie tutaj nikt nie docenia, jeszcze mam piec ciasta? No, czasem tak to jest. Ja upiekłam pierwsze, ale potem, jak atmosfera się tak troszeczkę rozluźniła na naszym zebraniu, powiedziałam oczywiście, żeby się częstowali, zrobiłam kawę, herbatę, częstowali się ciachem, ale powiedziałam, no posłuchajcie, zróbmy sobie może taki zwyczaj. Ja dzisiaj upiekłam, może na następne zebranie jakaś mama albo jakiś tata, który się czuje dobrze w wypiekach, przygotuje dla nas jakieś ciasto albo ciasteczka. I taka to była już tradycja, że na każde zebranie któryś z rodziców przynosił coś słodkiego, a ja zawsze przygotowywałam kawę i herbatę. Taki drobiazg, a załatwia bardzo dużo. Robi się miła atmosfera, robi się trochę jak w domu, nie ma czegoś takiego tu pani, tu my i zaraz ta pani będzie mówiła jakieś informacje, które nie będą dla mnie miłymi informacjami. I wreszcie twoje i moje pytanie o rolę rodzica w szkole. I wcześniejszy taki slajd, do którego wrócę, z gabinetem lekarskim. Dlaczego tak sobie to wyobrażam? Dlatego, że jak rodzic idzie do lekarza, to po prostu do niego idzie, bo się źle czuje, tak? Ma jakiś problem, jak każdy z nas idzie do lekarza. Mamy problem, chcemy, żeby nas zdiagnozował i na koniec wypisał nam receptę. Więc ja dostaję taką receptę, pani Joanna Białobrzeska, jakieś leki do pobrania, mam to przyjmować rano, wieczorem i zaczynam dyskutować z lekarzem. I mówię, nie, panie doktorze, w zasadzie to ten lek bym zamieniła na inny. Raz dziennie to wydaje mi się, że to jest troszeczkę za mało, zróbmy 2 razy dziennie. No tak nie robimy. Idziemy do lekarza, bierzemy receptę, zamykamy gabinet, i w zasadzie myślimy sobie, albo ten lekarz był w porządku i przyjmujemy te leki, albo idziemy do drugiego lekarza. I dlatego rola rodzica, jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie w szkole z nami, czyli o jego pomysły na dydaktykę, to tak jak w gabinecie u lekarza. Ja jako nauczyciel wiem, dlaczego wybrałam takie, a nie inne podręczniki. Wiem, jak chcę ten program realizować. Wiem, jak to będę robiła. Ja wszystko o tym wam powiem. Ja wytłumaczę wam nawet dlaczego. Ale to ja decyduję, bo ja się na tym znam. Bo ja jestem profesjonalistką. Czyli wiem, czego chcę. To jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne, bo w końcu na tym ringu, tak jak wam pokazałam ten pierwszy slajd, jak tak chcemy się boksować, to ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego my się chcemy boksować? Przecież wszyscy mamy ten sam cel. Dla nas nauczycieli tym celem jest dobro dziecka i dla rodzica jest dobro dziecka. Więc musimy znaleźć taki takie sytuacje, musimy tak zbudować te relacje, żebyśmy się nawzajem po prostu rozumieli. Czyli ja wiem, czego chcę. Przecież oni reprezentują różne zawody. Często rodzice są totalnie pogubieni. Nie wiedzą, jak wychowywać, czy wymagać, czy odrabiać lekcje, jak w ogóle, jaka jest jego rola w życiu szkoły, ponieważ ktoś jest inżynierem, ktoś jest fryzjerką, no nie znają się na tym. My jesteśmy profesjonalistami i powinniśmy rodzicom dokładnie, spokojnie i rzeczowo wyjaśniać, co będziemy robili z dziećmi, jak będzie wyglądał nasz program i co zrobiliśmy już z dziećmi. Bo wtedy, jeżeli rodzic potraktuje nas jako profesjonalistę, już mamy kolejny sukces za sobą. Czyli będzie nam ufał, będzie wiedział, że my wiemy, co chcemy z tymi dziećmi dalej robić. A te początki zebrania, to musimy sobie oczywiście, jak zawsze, każdy z Was pisze jakiś plan zebrania i powinniśmy wiedzieć, że w tym planie zebrania ten początek jest bardzo ważny, tak jak mówiłam, atmosfera, ale też pokazujmy te dobre strony klasy, dobre strony dzieci. Pokażmy zdjęcia, pokażmy jakieś filmy z życia klasy, pokażmy jakieś materiały, ich pracę. To, co jest takie dla nich też przyjemne, oni są bardzo ciekawi. Rodzice chcieliby najchętniej, żeby w klasie, czy w przedszkolnej sali, czy w szkolnej sali była taka kamerka, tak jak teraz Wy na mnie patrzycie, i żeby można było podglądać te biedne dzieci. One i tak są non-stop kontrolowane, chociażby przez to, że w Librusie zapisujemy bardzo często różne komentarze a propos zachowania dzieci. Biedne dziecko nie jest w stanie jeszcze samemu wytłumaczyć rodzicom, dlaczego się tak zachowało, jak rodzic już w pracy dokładnie przeczytał i to wie. Więc rodzic jest bardzo ciekawy tego, co się w szkole dzieje. Ciekawy jest różnych takich dowcipnych sytuacji, takich, co razem tworzyliśmy. Więc planując takie zebranie, przygotujmy sobie takie wspomnienia, takie właśnie historie, takie sytuacje, o których chcielibyśmy z rodzicami porozmawiać. O tym, co nam wychodzi, a nad czym jeszcze musimy popracować. I tutaj taka mała dygresja. Pokazuję Wam teraz taki fragment klasy. Klasy, której nie za bardzo, jeżeli chodzi o salę, lubię, gdzie są stoliki za stolikiem, kiedy dziecko, tak jak rodzice na zebraniu, tak i dzieci w klasie, nie mogą, nie potrafią budować z sobą tej relacji, ponieważ jedno za drugim. To w ten sposób bardzo trudno dzieciom funkcjonować w grupie i namawiam Was do tego, żebyście takie stoliki, jak macie w swojej klasie, próbowali oczywiście ustawić inaczej, choć też taka dygresja, wiem, że w polskich szkołach mówi się dużo o zmianach, ale w tych szkołach też w dużej mierze rządzi sanepid, który jak przyjdzie i zobaczy, że posadziliśmy dzieci w kole albo w podkowie, to przyjdzie pani i powie, że światło pada nie z tej strony i trzeba ustawić stolik za stolikiem. Więc nasza praca to jest wieczna walka i wieczne płynięcie pod prąd, bo dla mózgu, dla tych dzieci, dla ich efektywnego uczenia takie siedzenie nie jest dobre, więc jeżeli chcemy też płynąć pod prąd, to ustawcie sobie stoliki w inny sposób. Na takim zebraniu, które mamy z rodzicami, oczywiście ustalmy z nimi wspólne działania, co musimy zrobić razem. Ja pracowałam na początku w państwowej szkole, tak jak powiedziałam wcześniej, miałam 35 dzieci w grupie. Pozdrawiam te dzieci, pozdrawiam tych rodziców. Byłam młodą nauczycielką, już na dzień dobry młoda, to taka jest pewna nieufność, co ta młoda może wiedzieć. I musiałam to sobie wszystko w jakiś sposób ułożyć. I powiem, że każdy z Was ma swoje własne doświadczenia. Ale ja tworzyłam taką listę. Ja chciałam, żeby rodzice ze mną współpracowali. Nie w zakresie dydaktyki, ale w zakresie tego, żeby poczuli się że ta grupa, że jesteśmy grupą i możemy bardzo dużo wspólnie zrobić. Więc od razu ludzie zgłaszali się, kto pracuje, nie wiem, w sklepie, odwiedzimy sklep, w teatrze pójdziemy do teatru. Kto może, które mamy nie pracują, miałam całą listę mam, które pójdą ze mną, jak tylko będzie jakiś pomysł na jakąś wycieczkę, telefonuję, idzie ta mama. Miałam listę tatusiów, którzy ze mną w sobotę pomalowali część ściany, zrobili mi półki, przygotowaliśmy klasową biblioteczkę, i oni się wtedy poczuli częścią tej grupy. To jest bardzo ważne, żeby oddzielić dydaktykę, to znaczy ja wiem, czego chcę i wytłumaczę, dlaczego tego chcę. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy tłumaczyli rodzicom, dlaczego takie, a nie inne działania są z naszej strony. Przeczytałam w takim komentarzu dzisiaj rodziców a propos zebrań, że był jeden z rodziców oburzony, że nauczycielka na zebraniu kazała kupić kredki, które były bardzo drogie, dobrej firmy, kiedy można kupić kredki za 2 albo 3 złote i to nie ma żadnej różnicy. Może i jest. Jeden błąd popełniła ta nauczycielka. Może powinna wyjaśnić. Posłuchajcie, drodzy rodzice, kochani, proszę o te kredki, ponieważ one może i są droższe, ale wystarczą na dłużej. Ponieważ te tanie zaraz się nam połamią, dzieci nie będą miały kredek. Prosta sprawa, wytłumaczyć. Nie, bo nie, tylko dlaczego tak robię, dlaczego zdecydowałam się na taką, a nie inną wycieczkę, dlaczego chciałabym taką, a nie inną książkę. Dlaczego Państwa o to proszę? I wtedy, kiedy tłumaczymy to rodzicom, wyjaśniamy, już buduje nam się grupa rodziców, którzy stoją za nami, naprawdę równo w tym szeregu i rozumieją, tak jest, ta pani wie, czego chce. Rodzice wbrew temu, co nam się wydaje, bo ja wiem, że jest coraz trudniej, naprawdę są mocno sfrustrowani, potrafią nam te skrzydła podcinać, ale oni bardzo się gdzieś tam chwalą i cieszą, kiedy ich pani nauczycielka czy wychowawca, nauczyciel ma jakieś super pomysły, chciałby coś wspólnie zrobić z rodzicami, chce gdzieś z dziećmi pójść, chce coś dzieciom pokazać. Bo jeżeli ty, jeżeli ja jako nauczyciel, wychowawca, jeżeli jesteśmy zaangażowani, to się czuje, to jest widoczne. Więc nasze zaangażowanie, nasze jakieś pomysły do tego, co chcemy z dziećmi zrobić, jaki mamy kolejną propozycję, to zaangażowanie w jakiś sposób wpływa również na naszych rodziców i rzadko zdarza się taka, że cała grupa siedzi rodziców i sobie myśli, co ta kobieta opowiada. Nie, większość z nich zaczyna myśleć, o, naprawdę tej kobiecie się coś chce. Ona naprawdę chce coś fajnego z naszymi dziećmi zrobić. Ona ma dobre propozycje, więc wymyślając, tworząc taki plan zebrania, patrzmy też z perspektywy, że jeszcze będzie kolejne zebranie i jeszcze następne zebranie, czyli to nie tylko dzisiaj, teraz, tylko co ja chcę wyciągnąć, osiągnąć z takiego zebrania, jaki jest mój cel. A na przykład jednym z, moim zdaniem, z najważniejszych takich, to powinien być taki cel, żeby zintegrować tych rodziców, żeby oni też poczuli się grupą, tak jak integrujemy dzieci, to zintegrujmy tych rodziców, a poczują się wtedy, kiedy, w jaki sposób będą mogli i mieli wpływ na to, co my z tymi dziećmi chcemy zrobić, chociażby w kwestii wycieczki. Więc pomyślmy, jak możemy takie działania wspólne z rodzicami zaaranżować i co możemy tym rodzicom zaproponować, żeby ich tak wciągnąć po prostu do tego życia, do życia klasy. A wracając jeszcze do tych drobiazgów, przypomniało mi się taka historia a propos wyglądu nauczyciela. Czasem bywały takie reklamy, kiedy ta nauczycielka, wiecie, z takim koczkiem, taka okulary, taka garsonka wchodziła do tej klasy i taką minę. I taki jest obraz polskich nauczycielek, więc zwróćcie na to uwagę. To jest bardzo ważne. Jaki macie makijaż, idąc na to zabranie, co na siebie włożyliście. No, można powiedzieć, że co to ma za znaczenie, skoro... Ale ma znaczenie, ma naprawdę znaczenie. Dla mam, które popatrzą, wow, że nasza pani nauczycielka, no taka jest modna, ale nie za modna, ale całkiem fajna babka i potrafi się ubrać i jest taka troszkę światowa. To ma znaczenie, naprawdę ma. Przecież budujemy te relacje które składają się z bardzo wielu drobiazgów, więc wspólne działania z rodzicami. I kolejna dla nas bardzo ważna kwestia to jak się z tymi rodzicami chcemy komunikować. Oczywiście są te WhatsAppy, jakieś inne komunikatory. Wielu nauczycieli zakłada grupy z rodzicami. U mnie w szkole też tak jest, że zakłada się te grupy, że wysyłamy rodzicom zdjęcia, ale też bardzo ważne jest wyjaśnienie rodzicom w ogóle, w jakim celu my to robimy. My wysyłamy im te zdjęcia, żeby im pokazać życie szkoły, a nie po to, żeby teraz analizowali Krzysia, Marysię i Zosię, czy jej sukieneczka jest brudna, czy włosy ma uczesane, bo ostatnio miałam właśnie taką sytuację u siebie, że jedna z nauczycielek, która wysyła zdjęcia rodzicom, dostała maila zwrotnego od, uwaga, tatusia, który był z lekko oburzony tym, że syn bluzę ma nie tak założoną, że w zasadzie na tych zdjęciach jest widoczne, że i włosy nie tak poukładane, i plamy, i jak to w ogóle jest, jak on jest tam dopilnowany. Więc dobrze spotkać się z rodzicami i powiedzieć: okej, ja będę wam wysyłała zdjęcia. To jest super, tak, bo jesteście tego ciekawi, chcecie zobaczyć, jak wygląda nasze życie, ale proszę nie analizujcie tego. Nie analizujcie, czy jest Stasia za dużo, czy Marysi za mało. Ja nie liczę komu teraz, kto ma więcej tych zdjęć, kto jest tutaj najważniejszy, po prostu je robię, bo też dochodzi do tego, że są pewne na tym tle konflikty. Namawiam też do takich listów do dzieci, można u nas te listy zobaczyć w naszych materiałach do nauczycieli. Szczególnie mówię tu o klasach pierwszych, kiedy piszemy do dzieci, co będziemy teraz robili w tym tygodniu, że na przykład rozmawiamy o kosmosie. Dobrze byłoby, gdybyście poszukali książek na ten temat. Może ktoś w rodzinie ma jakiegoś kosmonauta, astronautę, albo ktoś się tym pasjonuje. Co to daje? My od razu budujemy tę współpracę z rodzicami, ponieważ może jakiś z rodziców faktycznie tym się pasjonuje i może przyjść do naszych dzieci, może nam o tym opowiedzieć, a poza tym my też niwelujemy taką frustrację, co się w tej szkole dzieje, co te dzieci mają do zrobienia. Angażujmy rodziców w bardzo wiele projektów. Ja na przykład, chcąc uczyć dzieci takiej empatii do ludzi, pomocy ludziom potrzebującym, umówiłam się ze swoimi rodzicami, że w sali będzie stało takie pudło, do którego dzieci, mieliśmy taką rodzinę, do której wysyłaliśmy paczki, gdzie była rodzina wielodzietna, gdzie sama mama wychowywała te dzieci gdzieś tam daleko, daleko w górach. I dzieci, idąc do sklepu, od razu jak kupowały sobie jakiegoś batona, czy nie wiem, cokolwiek, i zaraz pamiętało o tamtych dzieciach i brały od razu do koszyka 2 batoniki. I jeden przynosiły do klasy, wrzucały do tego pudła, a już uzbierało nam się jedno wielkie pudło i wysyłaliśmy paczkę do tej rodziny. Ale rodzice o tym wiedzieli, rodzice rozumieli dlaczego. Rodzice dostawali ode mnie informacje zwrotne i nie tylko dzieci, ale rodzice również, jak bardzo te dzieci z tamtej rodziny się cieszą i jak bardzo dziękują. Więc angażujmy, wyjaśniajmy i mówmy rodzicom, co robimy, chociażby właśnie przez te WhatsAppy, czy takie listy do dzieci, listy do rodziców, ale też namawiam do takiej komunikacji. Tutaj macie napisane dni otwarte, to brzmi okrutnie. Ja chodziłam na takie dni otwarte w liceum, gdzie ja stałam w kolejce do nauczyciela, miałam swoje 10 minutek, a już było opóźnienie za mną, kolejni rodzice stali po 10 minutek, wszyscy się stresowali, a ja tak naprawdę chciałam porozmawiać z tym nauczycielem, bo chciałam z nim omówić jakąś dla mnie bardzo ważną sprawę. I myślę, że nauczyciel też chciałby może ze mną porozmawiać, ale te 10 minutek i ci sfrustrowani w kolejce nam nie pozwalali. Dlatego ja, spotykając się z rodzicami, zawsze, czy to na drzwiach wisiała taka kartka z zapisanymi dniami różnymi, że środa od 8 do 9, a w czwartek bo od 16 do 17, a w piątek, nie wiem, miałam wolny czas od 1 do 2. I rodzice mogli, były takie 30-minutowe spotkania i rodzice, widząc tę listę, zapisywali się na nią, na te godziny, które im pasowały, i dla mnie one oczywiście też były takimi godzinami, w którym ja byłam wolna, i wtedy, tak naprawdę wtedy mogłam z nimi porozmawiać o dziecku i ustalić jakiś nasz wspólny tor, co my chcemy dalej z tym dzieckiem zrobić, jaki ja mam pomysł, jak rodzic ma mi w tym pomóc. Oczywiście też robiłam takie spotkania, gdzie był rodzic, uczeń i nauczyciel, czyli ja, i wspólnie rozmawialiśmy. Głównie starałam się, żeby to były dzieci, które nie są dowartościowane, potrzebują wzmocnienia również ze strony rodziców, żeby pokazać rodzicom mocne strony dziecka, co to dziecko potrafi, i żeby przy tym dziecku omówić jego postępy, omówić jego zachowanie. Więc ta komunikacja jest bardzo ważna z rodzicami, nie tylko i wyłącznie na tym zebraniu, no bo na tym zebraniu możemy tylko mówić ogólnie o klasie i o naszych planach i o tym, co robiliśmy z dziećmi. Zawsze na każdym zebraniu, w każdej grupie rodziców jest tak zwany podcinacz skrzydeł, macie takich na pewno. Co byście nie zrobili, co byście nie wymyślili, i tak jest źle, i tak niedobrze. To są często rodzice, którzy patrzą bardzo tylko i wyłącznie na swoje dziecko. Ciągle mają jakąś taką żal, że pani nauczycielka za mało poświęca dziecku czasu. A przecież to jest jego gwiazda, że to jest najważniejsze dziecko na całym świecie. Albo to są bardzo sfrustrowani rodzice. Moje doświadczenie mówi o tym, że należy się troszkę zdystansować, ale też nie tak, żeby oni nam te skrzydła podcinali, żeby nam się już nic zupełnie nie chciało robić. Ja próbowałam jednak przekonywać tych rodziców. To jest trudne, prawda? Kiedy widzimy takiego naburmuszonego i wiecznie krytykującego, to pisałam jakiegoś maila, może byśmy się spotkali na herbatce, może byśmy porozmawiali. Są takie herbatki relaks. Zawsze sobie żartowałam, że mam taką herbatkę, może wspólnie się napijemy, może wspólnie porozmawiamy, może sobie różne rzeczy wyjaśnimy, bo bardzo zależało mi, żeby ten podcinacz skrzydeł przeszedł na naszą stronę. A jeżeli się nie udawało, po prostu był, ale większość słusznie decydowała i większość rodziców była przekonana o tym, co ja chcę robić. No i oczywiście o tym też były przekonane dzieci. Często jest tak, mówią rodzice, że jechali w korku, jechali na zebranie i 25 minut jechali w tym korku, a zebranie wyglądało w ten sposób, że pani przyszła, przeczytała wszystko z kartki, co się dzieje, jakieś procedury, co będzie się działo, jakie mają osiągnięcia, i powiedziała im ładnie do widzenia, i zebranie trwało 20 minut. I rodzice zadawali pytanie, to po co ja w ogóle jechałem w tym korku 25 minut, żeby to zebranie tylko trwało nawet krócej, niż ja na to zebranie jechałem. I od kilku już lat zastanawiałam się i robiłam to na swoich zebraniach z rodzicami. Ja zastanawiałam się, jak wspomóc też i swoich nauczycieli, i dać jakąś propozycję dla was, żeby te zebranie prowadzić z rodzicami w ten sposób, żeby ono trwało dłużej, ale żeby miało sens. To znaczy, żeby po tych 20 paru minutach nie było biciem piany, jeżeli na przykład nie mamy już nic więcej rodzicom w tej kwestii do powiedzenia. Przygotowywałam dla swoich rodziców takie prezentacje na różne tematy i można było powiedzieć, że uczyłam również rodziców, bo my nie tylko uczymy dzieci, my również uczymy rodziców i ich wychowujemy. I oni tego naprawdę potrzebują. I rozmawiałam z nimi na tematy wychowawcze, które były dla nich bardzo ważne. Tak jak powiedziałam wcześniej, rodzice reprezentują różne zawody i mają możliwość, mają problem, może nie wiedzą, czy być konsekwentnym, nie wiedzą, czy odrabiać z dziećmi lekcje. I stąd przygotowywałam takie prezentacje. Teraz przygotowałam takie prezentacje również dla was, jeżeli bylibyście tym zainteresowani. Prezentacje na zebrania przygotowane już na dane tematy i są 3 tematy. Pierwszy temat to jest wychowywać, ale jak? Co włożyć do jego życiowej walizki, co włożyć dziecku do jego życiowej walizki. Drugi temat prezentacji to jak wspierać dziecko w nauce, a trzeci temat prezentacji dziecko przed ekranem. I te prezentacje, z których możecie skorzystać, omawiałam, wydaje mi się, najważniejsze tematy dla rodziców, czyli wychowywać, ale jak? Czy wymagać? Czy być konsekwentnym? W prezentacji mówimy o rodzicach helikopterach, o tej nadopiekuńczości, do czego ona prowadzi, do czego prowadzi to, że dzieci nie uczymy samodzielności, do czego prowadzi to, że dzieci nie odrabiają samodzielnie lekcji, że za nie odrabiamy te lekcje, do czego prowadzi taki egoizm, brak empatii u dzieci. Zobaczcie, tutaj te prezentacje na jednej planszy widzicie 8 plansz, czyli jest ponad 30 plansz do każdej z tych prezentacji. Taka prezentacja omówiona przeze mnie czy przez Was trwa około 30 minut, ale my możemy powiedzieć rodzicom to, co tak naprawdę jest chyba najważniejsze dla nas, bo my bardzo chcemy, żeby rodzice na przykład wymagali od dzieci albo żeby byli konsekwentni. I tutaj podczas tych prezentacji, one są oparte o różne badania, omawiając te prezentacje z rodzicami, dotykamy tych tematów, tych problemów, które są dla nas bardzo ważne. Prezentacje przygotowane są w sposób dosyć prosty, tak żeby było nam łatwo przekazać rodzicom takie treści związane z dydaktyką, z pedagogiką, ale wydaje mi się, że mogą być one bardzo przydatne. Czy kolejna prezentacja, jak wspierać dziecko w nauce, gdzie opowiadamy, pokazujemy rodzicom, jak oni mogą dzieciom pomóc w nauce, czyli jak mogą poznać swoje dziecko, czyli jakie są style uczenia, rodzaje inteligencji, dlaczego dzieci mają problemy w nauce, jak przygotowywać całe miejsce do odrabiania zajęć, jak zapamiętuje mózg, w jaki sposób się ich dziecko uczy efektywnie. Te prezentacje służą nie tylko rodzicom, one również nam pomagają, bo będzie nam też łatwiej pracować z dzieckiem, a z drugiej strony jesteśmy tutaj profesjonalistami. Prowadzimy zebranie i jednocześnie rodzic, wychodząc z takiego zebrania, myśli sobie, dowiedziałam się tego, co jest dla mnie ważne, co się dzieje w szkole, co się dzieje w klasie, o jakichś wspólnych planach, o tym, co moje dziecko będzie robiło jeszcze, ale dodatkowo wychodzę z pewną wiedzą. Wiem już teraz, w jaki sposób pomóc dziecku, jak wspierać dziecko w nauce, czy wiem, że na przykład konsekwencja jest bardzo ważna, czy moja nadopiekuńczość nie jest dobra dla mojego dziecka. I trzecia taka prezentacja, dziecko przed ekranem, bardzo ważny temat, który powinniśmy poruszyć z rodzicami. Mamy bardzo dużo dzieci, które grają w gry komputerowe, które spędzają wiele godzin przed ekranem, czy przed ekranem telewizyjnym, czy przed komputerem, albo grając w gry. I oczywiście grając w gry jeszcze następuje ta interakcja, czyli jest widoczne bardzo zmiany w zachowaniu dziecka, jeżeli dziecko zbyt długo gra w gry komputerowe i o tym wszystkim jest ta prezentacja. Jest oczywiście pokazany również złoty środek. Żyjemy w takich czasach, że nie możemy powiedzieć, że dzieci mają nie korzystać z internetu, nie korzystać z komputerów, że to wszystko nie jest dla nich dobre. Okej, oni muszą z tego korzystać, ale my jako nauczyciele, jako wychowawcy pokazujemy rodzicom zagrożenia, ale też pokazujemy te pozytywne strony internetu, pokazujemy te pozytywne strony gier, mówimy, w jakie gry dziecko nie powinno grać, ale też mówimy o tym, że jeżeli gra, to niech zagra z tatą albo mamą, bo rodzice muszą takie gry poznać i sami zobaczyć, czy te gry nie są grami na przykład przemocowymi. Pokazujemy, opowiadamy, bo tak w tych prezentacjach jest, że opowiemy rodzicom, co robią, jak wpływają na psychikę dziecka gry przemocowe, Mówimy, co dzieje się z dziećmi, które wiele godzin spędzają przed ekranem. I to są tematy, które wydaje mi się, że są, jestem do nich w sumie przekonana, że one są bardzo ważne, żebyśmy to z rodzicami omówili. Czyli co te prezentacje nam dają? No dają nam to, że już są po pierwsze przygotowane, a po drugie możemy z rodzicami omówić bardzo ważne sprawy wychowawcze, sprawy takie społeczne, ale to, co jest dla nas ważne, bo przychodzimy do szkoły i widzimy brak kultury osobistej, a rozmawiając, przedstawiając prezentację tą pierwszą, co włożyć do dziecięcej walizki życia, to o tym mówimy. Mówimy właśnie o tej kulturze osobistej, o tym, jak to jest ważne. I po takiej prezentacji możemy z rodzicami wtedy, no, mogą być jakieś wspólne dyskusje i wspólne ustalenia, na co chcemy położyć nacisk. Na przykład ostatnio na jednym z naszych zebrań w jednej z klas kładliśmy nacisk na takie proste 3 wyrazy: dziękuję, proszę, przepraszam, o których wszyscy już zapominają, i ustalaliśmy sobie wspólne z rodzicami zasady, że i oni, i my o tym pamiętamy, o tym mówimy dzieciom, o kulturze, jak się zachować, ale my też to robimy, ponieważ dzieci nas naśladują i niejednokrotnie dzieci, które nie zachowują się kulturalnie, nie widzą tego też w swoich domach. Więc te prezentacje pomagają nam, mogą nam pomóc w budowaniu też relacji z rodzicami, w budowaniu naszego autorytetu, w budowaniu naszego tego, że ja jestem nauczycielem profesjonalistą, że ja wiem, że ja jeszcze chcę wam, oprócz tego, że mówię wam o tym, co się dzieje w mojej szkole, w mojej klasie, chcę jeszcze podzielić się z Państwem, z rodzicami, swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wy, nauczyciele, też to wiecie. Wiecie, że są różne style uczenia. Wiecie na pewno, jak uczy się mózg, jak dziecko zapamiętuje. Zdajecie sobie z tego sprawę, jak bardzo ważne jest przygotowanie dziecka w domu do odrabiania lekcji, jak ważna jest atmosfera, z jakim nastawieniem dziecko siada do zadań domowych. Wiecie to, ale tutaj ja to wszystko pozbierałam, ułożyłam, przygotowałam dla was, żeby było po prostu już łatwiej, żebyście mieli to już pod ręką, mogli na to spojrzeć, przygotować się w domu, dołożyć jeszcze, dodać swoje własne spostrzeżenia i przeprowadzić profesjonalne zebrania. A więc podsumowując, zebranie może być dobrym spotkaniem, kiedy będziemy budować relacje, kiedy potraktujemy rodziców jako partnerów w wychowaniu, kiedy będziemy wyjaśniać rodzicom, że nie my jesteśmy tylko wyłącznie odpowiedzialni za wychowanie ich dzieci, że to spoczywa na nich, ale my im w tym pomożemy, chociażby przez to, że powiemy, w jaki sposób to robić, poprzez budowanie atmosfery, poprzez te wszystkie drobiazgi, o których wcześniej mówiłam i o których warto pomyśleć, przygotowując zebrania ze swoimi rodzicami. Przygotowując plan zebrania, pomyślmy, że przestrzeń, w której się znajdują rodzice, ja jako nauczyciel, mój wyraz twarzy, mój ton głosu, mój wygląd świadczyć będzie o tym, czy to zebranie będzie udanym spotkaniem, oraz to, czy ja też w swojej głowie ułożyłam sobie, że ci rodzice, którzy usiądą tam przy ładnie ustawionych stolikach w podkowę czy w półkolu, czy ci rodzice, czy ja chcę te relacje zbudować, czy ja po prostu ich traktuję tak jako zło konieczne, jak już muszą, to niech przyjdą. Bo jeżeli w ten sposób będę myśleć i patrzeć na zebranie, to nie wiem, co bym wymyśliła i tak to zebranie nie będzie dobrym spotkaniem. A warto, żeby było dobrym spotkaniem, bo przecież, tak jak powiedziałam na początku, my z tymi rodzicami będziemy przez kilka lat, więc postarajmy się szczególnie na tym pierwszym zebraniu rozpocząć budowanie takiego autorytetu, że rodzice czują się bezpiecznie, że wiedzą, że ich dziecko idzie do nauczyciela, który wie, czego chce. Te prezentacje, o których wam powiedziałam w kilku słowach, które można sobie zakupić w naszym wydawnictwie, do niedzieli, do godziny 24 w niedzielę jest promocja. Można zestaw tych trzech prezentacji kupić za 50 zł. Jedna kosztuje 19 zł, ale już od poniedziałku jedna prezentacja kosztować będzie 35 zł, a cały zestaw 105 zł, czyli jest to duża promocja. Zachęcam Was, namawiam jako nauczyciel praktyk, bo te tematy, które są przygotowane na tych prezentacjach, to tematy, o których warto rodzicom mówić, bo oni tego potrzebują. My jesteśmy im również potrzebni. Nie jesteśmy tylko potrzebni naszym dzieciom. To mogą być nasi partnerzy w takich rozmowach o dzieciach, ale my możemy im naprawdę wskazywać drogę do dobrego wychowania, bo oni naprawdę nie muszą się na tym znać. A ja trzymam kciuki za Was wszystkich, za Wasze zebrania. Mam nadzieję, że będą dla Was dobrymi spotkaniami. Warto się po prostu pozytywnie nastawić do tego, no ale też myśleć, że niekoniecznie muszę być tym chodzącym ideałem. Już wkrótce Dzień Nauczyciela. Ja wszystkich Was bardzo serdecznie tutaj po nauczycielsku pozdrawiam i mam nadzieję i życzę Wam dużo siły i mocy, żebyście mieli siłę płynąć pod prąd, bo w dzisiejszych czasach edukacji tylko chcąc coś zrobić dobrego musimy płynąć pod prąd. No i pomyślcie, że ci rodzice, którzy tam siedzą w tej klasie, oni po prostu, jeżeli nawet mają takie miny, to oni by chcieli, żeby w tej klasie było miło i żeby ta atmosfera była super. No i chcieliby i marzą o tym, żebyś Ty, ja i każdy nauczyciel był tym wymarzonym nauczycielem kochanym przez ich dziecko, a zapewne to jest możliwe do zrobienia, więc trzymam kciuki, zachęcam do korzystania z tych prezentacji. No i mam nadzieję, że Wasze zebranie kolejne będzie na pewno już dobrym spotkaniem.